Witam, zaprezentuję Wam, jak ściągnąć panele ze sobą, gdy Wam się rozjadą. Tutaj już to niestety zrobiłem, ale mimo wszystko nagram film, bo nie wiedziałem, jak sobie pomóc, a być może ten film pomoże wielu osobom. Miałem tutaj takie trudno dostępne miejsce, jak widzicie, między drzwiami, bez dylatacji. I teraz tak, zdjąłem sobie nawet tam listwę przypodłogową, żeby walić tym takim młotem, co oczywiście nic nie dawało. Przerwa w tym miejscu była no znaczna. Teraz widzicie, jeszcze tam włosoczek delikatny został. Niemniej jednak do rzeczy. Żeby to naprawić, wystarczyła taśma klejąca. Przyłożyłem sobie deseczkę, żeby się nie przykleiło do tego panelu. I naklejałem taśmę klejącą odtąd dotąd i tak powiedzmy z 10, 15, 20 pasków, tak? Żeby mi się utworzył takie coś. I teraz zabieramy deseczkę i trik polegał na tym, że łapałem to ręką i mocno kopałem. Być może nawet teraz mi się jeszcze uda wciągnąć do reszty ten panel, być może. A jak nie, to zaraz spróbuję z drugiej strony. Chociaż powiem Wam szczerze, że to, co jest w tym momencie, to i tak już nie jest nieźle. Do ideału brakuje praktycznie niewiele. Najwyżej sobie po prostu uzupełnię taką pastą. Niemniej jednak przed chwilą locha była na szerokość palca lub połowę jego. No i pasta by dużo nie dała, nie? Także mam nadzieję, że być może komuś pomogę w tym filmiku. Znalazłem to oczywiście u Chińczyków. Chińczyki pokazali patent na jakimś tam facebookowym, na facebookowej grupce stylu DIY, nie? No dobra, mam nadzieję, że pomogłem i do usłyszenia. Pozdrawiam, hej.